dobry Państwu. Dzisiaj ostatni dzień pikniku militarnego w Ogrodniczkach. Pomału teren pustoszeje. Właściciele i rekonstruktorzy pomału opuszczają teren, ale postaramy się pokazać Państwu, co udało nam się na sam koniec jeszcze upolować. Za mną, drodzy Państwo, amfibia pływająca. Proszę się przyjrzeć, czy przypomina Wam jakiś polski samochód. Jest zrobiona ta amfibia na bazie małego Fiata, czyli Fiata 126P, na jego podwoziu i z przodu mamy przednią maskę. Zrobiono kilkanaście prototypów. Do chwili obecnej zachowały się dwa. Jeden tutaj, a drugi w Muzeum Techniki w Szczecinie. Mały Fiat, drodzy Państwo, waży 650 kg, natomiast ten prototyp jako lekka amfibia wsparcia piechoty do przewożenia amunicji na polu walki, do przewożenia rannych na polu walki, do przewożenia jakiegoś sprzętu albo nawet do wypełnienia materiałem wybuchowym i puszczenia go jako samochód wyładowany minami na pozycję przeciwnika. Po prostu był za ciężki. Tak jak powiedziałem, mały Fiat waży 650 kg, a ten prototyp przerobiony na amfibię, proszę zwrócić uwagę, że ma 6 kół. 6 kół ma, natomiast mały Fiat ma 4 koła. Z tyłu jeszcze śruba napędzająca ten samochód jako łódkę, amfibię, gdyby przepływała przez rzekę. I ważył 900 kg, czyli był cięższy o 300 kg od małego Fiata. Dlatego silnik od małego Fiata nie wytrzymywał, drodzy Państwo, przeciążeń, bo trzeba było jeszcze tę amfibię załadować albo amunicją, albo rannymi. I po prostu zrezygnowano z rozwijania tej konstrukcji na podwoziu małego Fiata. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że polska myśl techniczna potrafiła adoptować rozwiązania konstrukcyjne z małego Fiata, który był produkowany na licencji włoskiej w zakładach FSO, między innymi na Żyraniu, na samochód wsparcia piechoty, wsparcia wojska na polu walki. I to jest właśnie, drodzy Państwo, bardzo ciekawe rozwiązanie techniczne, co można zrobić z małego Fiata. Zrezygnowano z rozwijania tej konstrukcji, ponieważ po prostu silnik, tak jak powiedziałem, nie wytrzymywał masy tego pojazdu, ale rozwiązanie techniczne pozostało i jest to ciekawostka po czasach PRL-u, po czasach rozwoju polskiej myśli technicznej w latach 80. W jaki sposób Pan kupił ten motor? Kiedy? Gdzie? Około 5 lat po prostu pod Warszawą, miejscowość Różanie, na OLX-ie go po prostu strzaiłem, jak to się mówi, zobaczyłem, że jest do sprzedania, pojechałem, gotówkę wziąłem, kupiłem. Rok sobie pojeździłem jeszcze, rozłożyłem go na części pojedyncze i stan. Jaka to jest dokładna nazwa modelu i rocznik? Motocykl Ura, rok produkcji 1968, M3 tak zwane, nie? M63. Co więcej, frajda jest. Często Pan bierze udział właśnie w takich zlotach jak dzisiaj, militarnych? No, teraz z kolegami staram się uczęszczać kilka razy w roku, nie? W militarnych po prostu jesteśmy. Jestem pierwszy raz w tej chwili tutaj, nie? Ale ogólnie na zloty różne jeździmy. Na przykład gdzie? Poza tutaj, poza Ogrodniczkami? Pod Ogrodniczkami, Supraś na przykład. Poza. Poza Kaziuki byliśmy ostatnio, nie? Teraz w Tykocinie byliśmy, był festyn taki, tam to było niedzielę, nie? Co jeszcze będzie teraz? Będzie teraz w czerwcu 19 motoretor, nie? Też tam się po prostu wybieramy, do Giżycka się wybieramy, nie? Także lato będzie pełne wyjazdów. A czy wiadomo, ilu właścicieli miał już ten motor i jak przyjechał do Polski? Ilu znam, on pochodzi z Ukrainy, nie, z Białorusi, był ściągnięty i jestem drugim właścicielem w Polsce. A wcześniej wiadomo, czy w Białorusi? Wcześniej nie wiadomo właśnie, nie jest taka historia. Dokumentów nie ma Pan? Papierów żadnych nie było, po prostu tych białoruskich, żadnych ruskich, nic nie było po prostu z nim.
nabyte. To jeszcze dwa pytania. Jaka jest eksploatacja, koszt eksploatacji? No koszt eksploatacji, wiadomo, jak w takim terenie cięższym, to trzeba liczyć gdzieś nawet z pasażerem do 10 litrów, nie? Bo wiadomo, to cały czas jedynka, dwójka, nie? I to po prostu potrzebuje, nie? Na trasie normalnie, na asfalcie, szóstka do siódemki, nie? A koszt napraw i jak pan go kupił od tej pory, koszt ile pan napraw, tam musiał no, wydać w to? Remont, no kupiłem go za 6 tysięcy polskich złotych, wyniosłem z naprawo, wszystko sumałem 20, włożyło się w to wszystko, nie? Żeby to jak wyglądało tak jak w tej chwili, nie? Także 14 tysięcy. Czyli był w gorszym stanie niż teraz? No był po prostu w opłakanym stanie, nie? Ale po prostu chciałem go zrobić, jak to się mówi, na cywila, bo był zielony, nie? I zrobiłem go, żeby po prostu im się po prostu jeździć więcej po asfalcie, nie? Po trasy, dalsze trasy, nie? Bo się zrobiło, żeby już po konkretny remont, nie? Żeby sobie pojechać gdzieś po prostu na Mazury w ciągu dnia 400 wystrzelić, 3 do 4 i się wraca do domu. Nie żadne lawety, tylko na kołach, jak to się mówi, nie? Także Friday jest. Dziękuję serdecznie. Znajdujemy się teraz na terenie bazy amerykańskiej. Bazy oczywiście rekonstrukcyjnej, zbudowanej na terenie pikniku militarnego, na terenie ogrodniczek. Za mną, drodzy Państwo, baza zbudowana przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki. Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki to jest pierwsza armia pod względem siły militarnej na świecie oraz oczywiście pod względem budżetu. Budżet armii Stanów Zjednoczonych wynosi 600 miliardów dolarów rocznie. Budżet Chińskiej Republiki Ludowej, czyli drugiej armii pod względem siły militarnej na świecie, 144 miliardy dolarów. I trzecią armią pod względem siły militarnej na świecie jest Armia Federacji Rosyjskiej z budżetem 82 miliardów dolarów. Pomimo, że Armia Stanów Zjednoczonych Ameryki od zakończenia II wojny światowej do chwili obecnej jest pierwszą siłą militarną na świecie, to w konfliktach regionalnych, takich jak na przykład wojna koreańska, wojna wietnamska, wojna w Afganistanie, armia amerykańska poniosła, drodzy Państwo, klęski militarne. Pierwsza pod względem siły militarnej armia na świecie poniosła klęski militarne w walce z oddziałami partyzanckimi, dlatego że wojny partyzanckiej w takich krajach jak na przykład Wietnam albo Afganistan wygrać nie można ze względu na ukształtowanie terenu. Albo tropikalna dżungla jak w Wietnamie, albo teren górzysty jak w Afganistanie, gdzie nie mogą przejeżdżać swobodnie czołgi, transportery opancerzone i nie mogą swobodnie działać jednostki zmotoryzowanej piechoty. Generałowie amerykańscy mówią otwarcie, że w takim kraju jak Afganistan nikt nigdy jeszcze wojny, drodzy Państwo, na świecie nie wygrał. Armia Stanów Zjednoczonych, mając pierwszy budżet na świecie na wyposażenie w sprzęt wojskowy, ma też, drodzy Państwo, sprzęt wojskowy pierwszej generacji, to znaczy walczy najnowocześniejszą bronią, zarówno bronią strzelecką, jak i bronią do zwalczania sprzętu pancernego. Znacie dobrze z różnego rodzaju filmów wojskowych takie nazwy jak wyrzutnia rakietowa Javelin, to jest mniej więcej unowocześnione RPG rosyjskie, tylko że jest to sprzęt wyposażony w rakietę kierowaną, czyli najnowocześniejszej generacji. Znacie też rakiety przeciwlotnicze i przeciwśmigłowcom Stinger kierowane na odczerwień. To są produkty flagowe amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Stany Zjednoczone sprzedały Polsce myśliwce F-16, ale drodzy Państwo, nie jest to sprzęt najnowszej generacji, pomimo że jest w wielu armiach na wyposażeniu. Dzisiaj Stany Zjednoczone latają na F-35 i na F-55. Konstrukcja F-16 to jest konstrukcja, która była nowoczesna w latach 70. Ciekawostką, jeżeli idzie o Armię Stanów Zjednoczonych, jest to, że służąc w tej armii można wyrobić sobie obywatelstwo. To znaczy, można zaciągnąć się do Armii Stanów Zjednoczonych, nie będąc obywatelem
tego kraju i po wysłużeniu odpowiedniej ilości lat można otrzymać po prostu obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Dlatego bardzo wielu cudzoziemców zaciąga się do armii Stanów Zjednoczonych po to, żeby zostać obywatelami tego kraju i w ten sposób, drodzy Państwo, rozpocząć życie w jednym z najbogatszych krajów na świecie, który w chwili obecnej jest hegemonem, jeżeli idzie o gospodarkę, jeżeli idzie o siłę militarną i jeżeli idzie o przodowanie w myśli technicznej, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, na całym globie ziemskim.